Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór na naszym spotkaniu dzisiejszym, które, słuchajcie, jest spotkaniem wyjątkowym, ponieważ będziemy dzielić się informacjami z doświadczeń użytkowników produktów, które ma w ofercie firma DuoLife, i wiele osób, które z nami tu dzisiaj jest, będzie dzieliło się swoim doświadczeniem, swoją historią, być może jakimś elementem bardzo wow tego, w jaki sposób szczególny któryś z produktów zrobił ogromne wrażenie na nim, bo tak jak myślę wiecie, ci co nie wiedzą, to ja przypomnę, temat, który mamy naszego spotkania dzisiaj, to jest, słuchajcie, moje największe odkrycie produktowe, czyli the best of, jakie produkty dla mnie, czyli tego, kto będzie się wypowiadał, są największym takim odkryciem, największym wow, czy to z perspektywy poradzenia sobie w jakiejś dolegliwości, czy z perspektywy dobrego samopoczucia, które jest po danym produkcie, czy to z perspektywy jakichś doświadczeń, słuchajcie, na kosmetykach, bo mamy różne produkty w DuoLife. I to spotkanie dzisiejsze chcę, żebyście potraktowali takim właśnie wysypem historii, wysypem doświadczeń, żeby każdy, kto tylko ma jakieś doświadczenie, kto używa produktu i jest pod wrażeniem, ma jakiś swój the best of, najlepszy, żeby się podzielił z nami tutaj, ponieważ myślę, że ten materiał, tu ci, którzy są z nami dzisiaj na żywo lub ci, którzy będą kiedyś tego nagrania słuchać, bo nagrywamy ten materiał, będą w stanie jakby bliżej dotknąć tego produktu przed jego zakupem, czyli na zasadzie posłuchać innych osób, które używają produktów, i samemu podjąć decyzję, czy warto spróbować, jeżeli się zastanawiają. Jeżeli ktoś ma wyzwanie, to nie ma się sensu zastanawiać, tylko trzeba ten produkt użyć, ale każdy z nas ma doświadczenia z różnymi produktami, z różnymi swoimi działaniami w życiu i nie zawsze te działania były trafione, dlatego ostrożności i dystansu, jeżeli ktoś ma, nas to nie dziwi. To jest normalna rzecz, ludzka, ludzie tak reagują, tacy są, i prawidłowo, żeby nie popełnić drugi raz błędu. Więc tak sytuacja wygląda. Więc ja, słuchajcie, żeby od razu przejść do rzeczy, zaproszę pierwsze nasze osoby, które chcą się podzielić, jakie jest ich największe odkrycie w produktach, być może jest to kilka produktów, być może jeden, żebyśmy nie przedłużali, tylko od razu wyjęli, kto z Was ma doświadczenia z produktami i chce się tym podzielić. O, już widzę pierwsze łapki w górze, fantastycznie, to może zaczniemy, bo widzę, że są dwie dziewczyny i facet, no wiecie, dziewczyny mają pierwszeństwo, co tu będę dużo mówił. To zapraszam Kingę, jaki Ty masz the best of swój, czy jest taki w ogóle? Zapraszam. Cześć kochani, oczywiście, że chciałabym się podzielić, ponieważ moje życie się zmieniło dzięki tym produktom i moim największym odkryciem jest to, czego poszukiwałam przez wiele lat, bo ja, że tak powiem, jak wiele osób szukało detoksów różnych, oczyszczeń i wiedziałam, że trzeba się oczyszczać, tylko nie mogłam znaleźć odpowiedniej metody i tutaj właśnie zaczęłam swoją przygodę z produktami od pakietu Oczyszczanie, w którym był i zestaw dzień i noc, i aloes, i borelis, dla tych, którzy wiedzą i znają produkty, i proselekt, i prodeacid, i chlorofil, i witamina C, i olej. Więc to był taki mój zestaw początkowy i słuchajcie, dzięki tym produktom pozbyłam się alergii na sierść zwierząt, więc jakby mój kontakt ze zwierzętami jest możliwy bez zadrapanych, zaczerwienionych oczu, bez reakcji oddechowych, bo ja co 2 tygodnie jako dziecko byłam chora na astmę, alergię, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, anginę i tak naprawdę więcej mnie nie było w szkole niż byłam i wspominam to bardzo, bardzo źle. Natomiast odkrycie jest takie, że dla mnie to jest zestaw kompletny i pierwszy raz, jak się temu zaczęłam przyglądać, pierwszy raz ta firma właśnie zadbała o całokształt, czyli i o oczyszczenie z pasożytów, grzybów, i o wspomożenie wątroby, i o odkwaszenie, i o zadbanie o jelita, i o stany zapalne, i o metale ciężkie, wszystkie toksyny, i dożywienie organizmu. Więc dla mnie to jest po prostu petarda, to jest majster
resztek i dzięki wielkie doktorowi Kardaszowi za te produkty, bo to jest coś niesamowitego i do dzisiaj nie mogę wyjść z podziwu i dlatego chętnie też pomagam innym osobom. I wiem, że dzisiaj jest bardzo dużo osób też nowych, które chcą się podzielić historią, więc też się Super. nie mogę doczekać. Czyli dlatego rozumiem, używasz produktu i polecasz je dalej, bo widzisz efekt u siebie z działania produktów, tu konkretnie u ciebie z zestawu produktów na oczyszczanie. Dobrze zrozumiałem. Tak, dokładnie tak. Super. A używałam bardzo wielu zestawów na oczyszczanie. To są pierwsze produkty, które zadziałały, zresztą nie tylko na mnie. Takich historii mam dużo. Zawsze też opowiadam historię mojego taty. No jakby nie mamy tyle czasu, żeby wszystkie opowiedzieć historię. Natomiast też to były pierwsze produkty, o które mój tato mnie zaczął sam prosić. No A proszę. całe życie ładowałam w niego pół apteki, bo jak to rodzice, tak? Chcemy o nich zadbać, żeby byli z nami jak najdłużej, więc pół apteki zawsze szło na różnego typu okazje i zawsze znajdowałam te produkty w szafkach i do dzisiaj tam je znajduję. Jedyne produkty, których nie znajduję, to są produkty Duo Life i które chętnie używa Super. i sam widzi po nie efekty, więc używam prawie wszystkich. Dużo mam ulubionych, jednego nie znajdę, ale przede wszystkim są skuteczne, bezpieczne i mam do nich pełne Po zaufanie. jakim No i czasie, widać Kinga, efekty. widziałaś, sorry, że ci tak przerwę, po jakim czasie widziałaś już efekty? Bo to też pewnie niektórych zainteresuje. Czasami ktoś używa długo, długo i nic nie widać. Po jakim czasie ty zobaczyłaś efekt? Efekt sprawdziłam po 2 miesiącach, ponieważ ja też byłam niedowiarkiem i też nie do końca tak od razu zaufałam, że to zadziała, więc wzięłam na próbę kota. I umówiłam się z właścicielem tego kota, że jak będę miała nadal reakcję alergiczną, to tego kota po 2 tygodniach będę mogła oddać z powrotem. Jeżeli rzeczywiście jakby mój organizm no, pokaże, że ta alergia mi nie przeszła. No i słuchajcie, wzięłam tego kota, oczywiście zakochałam się niemiłosiernie od razu, ale pamiętając moją alergię z dzieciństwa i jej objawy, no stwierdziłam, że jeżeli tak ma wyglądać moje życie, no to odpowiedzialnie takiej decyzji świadomie już nie podejmę. Natomiast kot był, a reakcji alergicznej nie było. Więc to Czyli było dla mnie. super rezultat, taki jak chciałaś. Zajarąbiście, 2 miesiące. zajarąbiście. Fantastycznie. Dzięki ci, Kinga, wielkie. Dzięki Mamy bardzo. pierwszą historię. Zobaczcie, ci, którzy mają też takie wyzwania, mogą spokojnie spróbować albo zapytać Kingi. Znajdziecie ją na Facebooku. To też jest ważne, żeby zapytać, jak ktoś nie do końca wierzy, a może to podstawka. Zadzwońcie, zapytajcie, napiszcie na Messenger, powiedzcie skąd znacie, dopytajcie wszystkie szczegóły, więcej wam powie. Dzięki, Kinga. Wojtek. Widziałem jako drugi, miałeś łapkę w górze. Czy twoje są jakieś the best of produkty z Duo Life, czy nie ma? No to jest o tyle trudne, że ja jestem bardzo, bardzo zakochany w produktach i uważam, znaczy jestem pewien, że korzystam ja i moja rodzina z ponad połowy, z tej tak zwanej większej połowy produktów. Natomiast rzecz, którą chciałbym koniecznie zaznaczyć, to jest Prostik. Ja miałem bardzo takie trudne doświadczenia z kręgosłupem, który w wieku około 20 lat uszkodziłem sobie skacząc do wody i nie wiem, czy to ma związek, czy nie, ale później zaczęły się bardzo poważne zmiany w kręgosłupie. No tam uniemożliwiły mi zrobienie prawa jazdy, które w czasie studiów potrzebowałem zrobić na ciągnik, bo nie dostałem zgody na to, bo wibracje i ten kręgosłup już siadał. Bardzo cierpiałem, miałem wielokrotnie robione blokady. Nie, miałem mieć robioną operację, ale no, miałem stracha przed operacją, nie zdecydowałem się na nią. No i powiem wam, że ponad 30 lat borykania się z kręgosłupem. Ja nie mogłem usiedzieć w jednej pozycji, ja nie mogłem, w samochodzie musiałem cały czas korygować jakieś poduszki, bo mi nie starczyły te, które są automatycznie w fotelu w samochodzie zamontowane. Musiałem sobie coś tam podkładać pod plecy, nie mogłem usiedzieć. I powiem tak, mniej więcej z 5 lat temu na takim wydarzeniu, jak teraz będzie w Krakowie, tylko tam to było w Częstochowie, ze sceny usłyszałem od Zbyszka Bezczanowskiego, że on zawdzięcza firmie to, że wyleczył mu się kręgosłup. Ja później mówię, kurczę, ja też zapomniałem o tym, ile lat cierpiałem na ten kręgosłup, bo jak cierpiałem, to pamiętałem o tym w dzień i w nocy, prawda? No A tak. nagle przestałem brać te przeciwbólowe, przestałem brać jakieś maści, inne dobrodziejstwa Big Farmy i całkowicie mi wystarczył, to powiem, Prostik, przede wszystkim czyli Prostik. jakby nie zauważa się często tego polepszenia stanu zdrowia, jak się używa produktu, nagle nie widzisz dopiero,
albo ci ktoś uzmysłowi, albo przestajesz coś brać, nagle zaczyna doskwierać. I wtedy już, o kurde, działało, robiło robotę. Zadałeś pytanie Kindze, po jakim czasie zadziałało. Ja nie potrafię tego powiedzieć w przypadku prostiku, ponieważ nie zauważyłem tego momentu, jak mi przestało dolegać, prawda? Zupełnie o tym zapomniałem i to trwa do dzisiaj lat, nie wiem, 5 albo więcej. No, pewnie z 7-8, bo tak mniej więcej jest produkowany, to cały czas jestem u tego prostiku uzależniony. Natomiast jak szybko Ale działa... uzależniony w dobrej słowa znaczeniu, czy nie? Bo Tak, ktoś może sobie nie, myśleć, w aha, bardzo problem dobrym tego uzależnia słowa. teraz, matko boska. Nie, słuchajcie, jestem naprawdę uzależniony, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Po prostu rozwiązał moje ogromne wyzwanie i skończyło się moje wielkie cierpienie. Natomiast pytasz, jak działa szybko. Ja nie potrafię na swoim doświadczeniu powiedzieć. Natomiast Prostik jest również moim ulubionym produktem biznesowym. Bo to jest produkt, który ja niemalże przyjmuję z zakłady. Jeżeli ktoś ma wyzwania jakieś ze stawami, biodrami, tenisowe, takie inne, prawda? To ja wiem, że w 2 tygodnie czuję efekt. Czuję efekt, czuję zmianę, czuję poprawę, a niektórzy wręcz mają rozwiązany swój problem, prawda? Ten swój, swoją dolegliwość. Nie? Rozumiem. Następną rzeczą, następnym produktem, od którego również jestem uzależniony i wiem, że nie lubisz tego słowa, ale źle ci się kojarzy, a mi się kojarzy dobrze. Jeżeli Znaczy, w mnie się przypadku... dobrze kojarzy, tylko czasami ludzie to źle odbierają, mówią, a to uzależnia. No, chcemy to od razu zdementować, żeby nie było, że sobie ludzie do tego dokleją jakąś swoją filozofię, tak? Ale to, co ja Uzależniony mam daje mi w powiedzieć, pozytywnym jeżeli słowa ja, znaczeniu. powiedzmy, z Kochasz 10 ten lat temu produkt miałem, inaczej. tak, co mam powiedzieć, jeżeli ja z 10 lat temu miałem bardzo poważny zawał, gdzie mi przypisali, pamiętam, 8 leków, które będę musiał brać do końca życia, prawda? W tym statyny i ja wiem, że wróciłem ze szpitala, cudem odratowany i moja żona, która miała wtedy większą ode mnie świadomość, większą wiedzę, powiedziała, że mi nie wolno brać statyn. I ja to próbowałem zweryfikować to. Sam szukałem wszędzie informacji na temat tych statyn. No, w końcu znalazłem, ale powiem wam tak, prześladowała mnie ta myśl na tyle, że co szedłem do jakiegoś lekarza, to zawsze zadawałem to pytanie. To oni są uzależnieni, oni są uzależnieni od tego, co im zalecają, co im wyświetla w komputerze, co mają przypisać, jeżeli jest jakakolwiek dolegliwość sercowa, prawda? To od razu jest taki... I powiem wam tak, to było wtedy, nie mieliśmy jeszcze dużego doświadczenia, kardiol był nowym produktem, ale ja postawiłem wszystko na jedną kartę. To było dość takie, myślę, że ryzykowne. Ja nie czułem ryzyka. Ja bardzo wierzyłem w ten produkt i byłem po takich prywatnych konsultacjach z doktorem Kardaszem i nie miałem, ja po prostu byłem tak absolutnie pewien tego, że ja to ryzyko podjąłem. I biorę kardiol zawsze, Mówisz o dwie kapsułki. prokardiol, żeby nazwać pełną nazwą, nie skrótem naszym. Prokardiol. Dwie Prokardiol. kapsułki dziennie, dwie kapsułki dziennie rano, które mi zastąpiły te 8 leków. No Natomiast proszę. jestem na bieżąco monitorowany kardiologicznie, bo wystarczy, że źle usiądę, położę ręce na piersiach i moja żona od razu mi kontrolną wizytę u kardiologa Aha. załatwia. Ale powiem wam tak, całkowity wzorzec zdrowego serduszka. Także że to zawdzięczam Pięknie. prokardiologii. Dziękuję Pięknie. bardzo. I życzę Dzięki wszystkim Wojtku. Zobaczcie, takiej pewności. zupełnie inna historia dotycząca innego obszaru zdrowia. Także dzięki Wojtek, super, że z nami jesteś i masz zdrowe serce, możemy razem dalej działać i nieść tą informację. Super, dzięki wielkie. Widzę Anię Pietronę. Ania, czy ty masz jakiś swój the best of? Oczywiście, ja miałabym kilka historii, bo bardzo dużo produktów używam z moimi bliskimi, ale powiem wam o najnowszej, ponieważ jestem przeszczęśliwa. Ja mam syna, który 12 lat temu miał bardzo ciężki wypadek w Niemczech i 12 lat walczyliśmy z padaczką. Potrafił mieć ataki do 2 godzin. Obecnie wczoraj robiliśmy badanie EEG i pani, która mu robi te badania, robi mu już od 8 lat, tylko ona. Aha. Podłączyła go pod aparaturę, minęło może ze 3-4 minuty, za nie mówiła i mówi, pani Aniu, nie wiem co się dzieje, ale wszystkie fale są spokojne. Mówi, ja jeszcze takiego badania u Szymona nie widziałam. I zaczęła ze mną rozmawiać i właśnie mówiłam, że stosujemy suplementy. Podpytała, nawet sobie skład zobaczyła, powiedziała, że bardzo dobrze. Wy macie Ale... kilka w tym obszarze na tą dolegliwość, czy jeden szczególny? I słuchaj, my braliśmy dzień i noc. Od roku czasu syn brał dzień i noc, chlorofil i moją krew. Po Okay. pół roku zaczęły się pierwsze takie oznaki polepszenia, ponieważ był mniej agresywny, bo on potrafi być bardzo agresywny, bardzo pobudliwy.
już po tym poznałam, że po prostu jest lepiej. Zresztą on sam mówił, że on się dużo lepiej czuje. Ale te badania wczoraj to po prostu oboje byliśmy przeszczęśliwi. No to Mamy nadzieję, pięknie. że po prostu To nie dopiero wróci. jest uderzenie, prawda? Że człowiek Bardzo. widzi, Tak, bo badanie żeśmy się potwierdza, lekarz spodziewaliśmy. otwiera oczy, czy ktoś, kto bada, jak to jest możliwe? Tak, bo to nie tylko ja widziałam, prawda? Chodzi o to, że ta osoba zna go już od 8 lat, prawda? I widziałam, ja wiedziałam, że będą zmiany, ale nie przypuszczałam, że aż tak. No proszę, pięknie. Także szczerze polecam wszystkim, naprawdę, z całego serca, bo ja jestem Dzięki wielkie. przeszczęśliwa. Czyli u was dzień i noc, chlorofil, dzień i noc, taki chlorofil i moja produkt, krew. dzień i noc. I moja Chodzi, krew, jeśli chodzi o tak. takie stany, jak syn miał te urazy neurologiczne, bardzo poważne, nie? Super, Także. super. Znaczy, nie super, że miał stany, tylko super, że Tak. sobie pomógł tu w tym, że to wspomaga i daje nadzieję, daje szansę na to, żeby sobie polepszyć sytuację. Zarąbiście. Tak, Dzięki bo ci wielkie. tu jest też duży plus, że może będzie możliwość zmniejszenia leków, bo on bardzo dużo leków przeciwpalaczkowych bierze. A to wiadomo też i wątroba trzustka, na to też bierze z dumą preparaty. Także mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, że już tak zostanie. Super. Dzięki ci wielkie, gratulacje, bo to zawsze jak poprawia się stan zdrowia, to człowieka cieszy serducho. Słuchajcie, nie ma nic lepszego jak to, że człowiek może wrócić do zdrowia, wrócić do lepszego samopoczucia, do lepszego stanu takiego radości. To jest podstawa, to nie ma lepszej rzeczy. Także to jest klucz i dzisiaj niesiesz informacje dalej. Dzięki ci, Aniu, piękne. Zapraszam Krzysia Salomońskiego, oczywiście z małżonką, no bo jakżeż by inaczej. Witamy. No. Cześć. Dzisiaj ja mam opowiedzieć swoją historię, tak. Ale po takich przedmówcach trochę mam tremę. Także moja historia Spokojnie, zaczęła się... Spokojnie, nie ma być tremy. Moja historia zaczęła się 11 lat temu, gdzie byłem w Anglii u córki i w nocy obudziłem się i miałem objawy udaru, co było dla mnie koszmarem. Po powrocie do Polski przez 1,5 roku nie mogli stwierdzić, co mi jest. Robiłem wszystkie badania. No i w końcu udało się. Stwierdzono, co mi jest. Pan profesor w Szczecinie stwierdził, że to jest połowiczne zapalenie twarzy nerwowego. Nerwu twarzowego. Tak. Aha. Prawostronne. I że to jest nieuleczalne. Tak. Tym muszę żyć do końca życia. Tak. A muszę powiedzieć, że ciężko jest żyć, kiedy się idzie i cały czas puszcza oczka do innych. No żona tak. Zazdrościa, żona później no bo ci wytłumaczy, tak. Podrywasz tam dziewczyny. Ja cię nie puszczę na miasto. O nie, bracie, nie idziesz sam. Opadnięta lekko twarz. Tak. Po prostu koszmar. Koszmar. Ale szczęśliwy byłem, że w końcu stwierdzili, że to nie jest nic takiego, na co się umiera. No czyli tak. Jest szansa. No i zalecono mi badania, a w zasadzie leczenia. Co 3 miesiące jeździłem do Szczecina ze Słupska, to jest 250 kilometrów, tak. Na obstrzykiwanie oka botuliną. Botoksem. No inaczej botoksem. Muszę powiedzieć, że pierwsze 3 tygodnie to jest koszmar. Nie można wejść pod prysznic, ponieważ wszystko wpada. Oko jest nie domyka się. Zatrute i nie można patrzeć na telewizor, czyli nie można obejrzeć filmu czy meczu, no cokolwiek, bo cały czas łzawi. Chodziłem w okularach słonecznych. No ale po 3 tygodniach to mijało, miesiąc było w miarę dobrze i później się zaczynało i znowu i tak do bez końca. 2023 roku, gdzie zacząłem używać produkty Duolight. Trzeciego, przepraszam. Ja zacząłem używać Aha. na początku 23, no bo tak. Spotkaliśmy się z firmą, nam zaproponował Waldek 22, Pawłowski pod koniec roku i zacząłem używać tych produktów. I od marca, bo ostatni raz na obszukiwaniu byłem 12 marca, zacząłem używać kolagen z witaminą C zeszłego roku. 23 roku. I nie wiem, używam też wiele innych produktów, bo wszystkie są wspaniałe. Nie dlatego, że jestem uzależniony, tylko dlatego, że mi bardzo pomagają. Tak. No tak. I muszę powiedzieć, że minęło już 11 miesięcy, a ja się czuję lepiej i nie muszę jeździć na obstrzykiwanie. I nie no miga proszę. Okiem, nie ma skurczów, wygląda super. Pani doktor co 3 miesiące dzwoni i pyta się, kiedy przyjadę, a ja nie wiem, co mam wymyślać. A tu trzeba powiedzieć, pani doktor, ja przyjadę tylko z produktami, które mi pomogły, to żeby pani innym pacjentom pomogła. Ale ja to tak. powiedziałem. Powiedziałem tak. pani doktor, że ja biorę witaminę C i kolagen i Prostik, o którym kolega tutaj mówił. I Aha. od
Myślę, że jestem przekonany, nawet więcej, no, wierzę w to, że to mi to pomogło. Tak. I ja naprawdę nie mam potrzeby jechać no tam. I widać u ciebie, żebyś miał jakąkolwiek dolegliwość. Twarz wygląda normalnie. Tak, nie tak. ma tematu w ogóle, nie? Tak, tak. Dlatego jestem szczęśliwy, że ktoś mi to zaproponował i spotkałem się i jakby chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja się dzielę z tym. Dzielę się z tą moją wiedzą i idę do ludzi, by im pomagać. Brawo. I muszę powiedzieć, że już wiele osób, których dotknąłem, które zawierzyły mi, naprawdę pomogłem. Także moje szczęście jest duże, bo nie muszę nigdzie jeździć, mogę normalnie funkcjonować i tyle chciałem powiedzieć. No, jest tyle rączek u góry, nie chciałbym zabierać Super. czasu. Także to jest Ale moja Krzysiu, masz historia. historię Ja mam jeszcze wyśmienitą, kilka, bo... o których mógłbym powiedzieć, ale nie chcę zabierać To na czasu. następne spotkanie. Jasne, ale kapitalnie, że dzielisz się tą historią, bo wiele osób może mieć z tym wyzwanie bardzo podobnym, albo znać kogoś, kto ma z tym wyzwanie. Bo Tak. jeżeli masz na to dowody, bo ty jesteś Tak. dowodem, tu nie ma w ogóle dyskusji, tak? Wiesz, jak wyglądałeś, nie wiem, może masz jakieś zdjęcia, które możesz też pokazać, bo jak ktoś nie do końca by wierzył, bo różnie ludzie reagują, ja zawsze zapraszam do kontaktu personalnego z tymi osobami, które słyszycie. To nie są osoby incognito, nie są osoby obce. Można je znaleźć na Facebooku, na mediach społecznościowych, odezwać się, dopytać. Widziałem takie nagranie, ale czy to na pewno prawda? I porozmawiać personalnie. Ja zawsze mówię, otwórz się na to, bo jeżeli jest szansa na rozwiązanie, to dlaczego nie korzystać? Dlaczego? No ja tego nie rozumiem. Można nie wierzyć, ale to nie ma nic wspólnego z wiarą. To trzeba skorzystać, sprawdzić. A co jeśli pomoże? I nagle jest takie doświadczenie jak wasze, czy wielu innych ludzi, oczy otwarte, wielkie jak kartofle, mówią, rany boskie pomogło, nie wierzyłem, w ogóle byłem sceptyczny, a efekt jest piorunujący. To jest najlepsza wtedy sytuacja, kiedy właśnie ktoś jest sceptyczny, a produkt robi robotę. Także gratuluję, super historia, czyli u ciebie kolagen, prostik, witamina C. Tak. Tak jest, super. Dzięki. I można samemu wychodzić na miasto. Jeszcze raz? Można. Można. Już oczka nie puszcza dziewczynom czy chłopakom, bo dziewczynom ale to tam wiecie, jeszcze pół biedy, nie? Normalny facet. Jest Może to, jakby że chłopakom puszczał. profesor medycyny powiedział, że to jest nieuleczalne. Nieuleczalne to jest i ma na to grupę. Na to mam drugą grupę inwalidzką. Tak. No proszę. Ale nie będę to zobaczcie, mówił, żeby to mi zobaczcie zabrał. Tak, bo tu można by wejść w szczegóły, co produkt zawiera, ale tu nie mamy na to czasu. Nie, Tu nie, odsyłam. Nie. Do osób, które was zaprosiły na to spotkanie albo tego nagrania, to nagranie wam wysłały, one znają szczegóły, wyślą wam materiały o produkcie, jak ktoś chce się doktoryzować z produktu, to proszę bardzo, ja zawsze ludziom mówię, idziesz do lekarza, lekarz ci przepisuje produkt, nie pytasz, co jest w składzie, po prostu ma zadziałać. Tutaj są efekty i produkt to nie jest cud, to jest po prostu mądrość natury, bo w naszych produktach jest mądrość natury, opracowania nagrodzone Noblem za rozwiązania w produkcie, nie produkt, tylko rozwiązania, wiele innych historii, więc tu nie ma cudów, jak dr Kardasz, który jest twórcą produktów, mówi, tylko jest mądrość natury, na którą my się musimy po prostu otworzyć i zrozumieć, że natura jest naszym ogromnym sprzymierzeńcem, tylko trzeba wiedzieć, co zrobić. Dzięki wam wielkie za tą historię. Zapraszam Aleksandrę Pacuk, bo już widzę, że się Ola nie może doczekać swojego czasu, więc zapraszam. Ola, jaką ty masz historię? Jaki jest twój the best of? Cześć. Moim takim najlepszym produktem jest na pewno dzień i noc, ponieważ był taki czas w moim życiu, że byłam bardzo zmęczona i to było to jak, że to zmęczenie jakby nie mijało na tej zasadzie, że ja przychodziłam z pracy, kładłam się do łóżka i jakby nie byłam w stanie funkcjonować. No i zrobiłam badania, oczywiście wyszło, że mam niedoczynność tarczycy. I dlatego, no i po tych badaniach oczywiście zostałam skierowana do endokrynologa. No i tam się dowiedziałam, oczywiście dostałam tabletki, Eutyrox i tak dalej. I oczywiście się dowiedziałam, że tabletki mam brać do końca życia. I powiem Wam Tak szczerze, zwykle. Że na osobę, która nigdy nie chorowała, jak w wieku 30 kilku lat dowiedziałam się, że mam do końca życia brać tabletki, to taka niesprawiedliwość, tak poczułam taką niesprawiedliwość na zasadzie, wiecie, i takiej bezradności przede wszystkim też. No ale bardzo źle się czułam, więc brałam te tabletki. I po tych tabletkach generalnie oczywiście byłam pod opieką lekarza, więc robiłam badania i wyniki badań wychodziły coraz lepsze.
Natomiast ja czułam się tylko trochę lepiej. Jakby nie było jakiejś super poprawy. Nie zobaczyłam tej poprawy jakoś super w moim samopoczuciu. I na mojej drodze właśnie się pokazało Duolive. I zaczęłam od dzień i noc. Na początku Moja brałam tylko siostra dzień i podobnie. noc, ale później dołożyłam ProRelaxin. I myślę, że pierwsze efekty, z tego co pamiętam, bo to już jakiś czas temu było, wydaje mi się, że tak widziałam po 2 miesiącach. Na zasadzie, że naprawdę o wiele lepiej się zaczęłam czuć i tak dalej. I po pół roku robiłam sobie też badania krwi, tak, żeby sprawdzić, jak to wygląda. I faktycznie, jakby dobre wyniki krwi się utrzymywały też. Nie były takie super jak po tabletkach, ale bardziej, jakby dla mnie było ważne to, że ja się lepiej czuję. Tak, Więc bo od wyniki tego. mogą mówić jedno, a samopoczucie, to co my czujemy, to jest drugie. Dokładnie. Dlatego właśnie już później zaczęłam tak trochę eksperymentować z innymi produktami. I zaczęłam właśnie Prolaxin później zamieniłam też na Proselect, na Prodeacid. I generalnie mam tak, że u mnie na dzień dzisiejszy, dzień i noc to jest taka podstawa. W ogóle nie powiedziałam, przepraszam, trochę z nerwów. Nie powiedziałam jeszcze o tym, że po 8 miesiącach chyba stosowania stwierdziłam, że zacznę. No schodzić z tego Eutyroxu, nie? No bo jakby nie chcę do końca życia brać tych tabletek, więc jakby chcę coś z tym zrobić. No i tak stopniowo zaczęłam schodzić z tych tabletek, no i tam po 2 miesiącach przestałam je kompletnie brać. I po prostu już tylko właśnie na naszych suplementach jestem. Czyli nie I od bierzesz tego tabletek już w ogóle. kompletnie, a to już, tak, to Super. już będzie gdzieś myślę z 1,5 roku na pewno, jak nie z 2 lata, bo ten czas tak szybko leci, że nie do końca już pamiętam. Ale tak myślę, że to gdzieś tak tyle będzie już czasu. I teraz jestem, właśnie u mnie dzień i noc jest na porządku dziennym, no chyba że mam takie etapy na zasadzie, że nie wiem, chcę oczyszczać organizm, no to właśnie stosuję ten nasz cały zestaw. Czy tam właśnie potrzebuję energii, to gdzieś bardziej się skupiam na tym zestawie, czy właśnie do tego dzień i noc dodaję sobie My Blood na przykład, nie? I jakby, no i właśnie dzień i noc jest dla mnie takim najlepszym, dlatego też, bo mojemu dziecku poprawia odporność. A on w ogóle jest w szkole sportowej, więc jakby też biega właśnie po takiej pogodzie, piłkę kopie, więc jakby dla mnie to jest mega ważne. Więc to jest u nas produkt top w lodówce. Super, super, fantastycznie. Dziękuję. Zobaczcie, dzięki Ola, bo tak jak mówisz tutaj, że są też produkty, które są skierowane, tak jak mówiła Kinga, pakiety dostosowane do konkretnych potrzeb. No ale to, co tutaj jest wyśmienite i wymowne bardzo, tak jak zresztą sama nazwa wskazuje, produkt Duo Dzień i Noc, to jest na dzień i na noc, czyli do powszechnego użytku każdego dnia. Inny produkt jest na dzień, ma inny skład, czyli żeby doposażyć organizm w funkcję, które pracują w dzień, a co innego w nocy. No i mamy kolejną historię, która robi mega robotę. Gratuluję Ci, Ola. Ja też mam taką samą sytuację. U mnie bez dzień i noc to w ogóle nie chodzimy. Wszystko w temacie. Super. Jak macie takich ludzi, którzy mają podobne wyzwania, co Woli słyszeliście, zobaczcie, macie historię, która jest dowodem. Można Olę znaleźć na Facebooku, zapytać, dopytać więcej szczegółów. Zapraszam. Gosia Szom. Ojej, Jaką ty masz ja ksywkę? Gosia Szom. Okej. przepraszam, zaraz tutaj to zmienię. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Gosia, zapraszam Ciebie. Co Tak. jest Twoim the best of? Masz też swój jakiś produkt ulubiony? Oczywiście, oczywiście nie jest to jeden, bo historii też mam, no przynajmniej dwie takie istotne bardzo. Pierwszą taką historią w ogóle, która się zaczęła moja przygoda z Duo, to są moje kolana, które po prostu w wieku tam 28 lat, jak urodziłam syna, prawie że nie mogłam chodzić na nogi. Wysiadły mi kolana, okazało się, że mam strasznie duże zwyrodnienia, długo je leczyłam, lekarz mówił, że no chwilowe, bo to wiadomo, dawali mi blokady, jakieś tam inne rzeczy w te kolana, no, pomagało, ale kolana moim newralgicznym punktem, pięta Achillesowa przez całe życie. I ostatnimi czasy było tak, że lekarz, no, trafiłam na Duo, zaczęłam stosować pierwsze co, to zaczęłam stosować kolagen i prostik, oczywiście w formie takiej już terapeutycznej, bardziej leczniczej i także dosyć szybko, bo ja już po miesiącu poczułam różnicę, a
na dzień dzisiejszy moje kolana po prostu śmigają tak, że chodzę po lesie po 15-20 kilometrów i nie mam problemu. Proszę bardzo. A w czasie tego, tak jakby mojego początku stosowania, mówię, prostiku i kolagenu, miałam robione wyniki badań i lekarz, który oglądał mój rezonans kolan, powiedział, że gdyby mnie wysłał dzisiaj na endoprotezę kolan, to nikt by się nie zdziwił, patrząc na te wyniki, że tak mam zniszczone. Znaczy się, teraz nie robiłam kontrolnych badań, bo skoro nic mnie nie boli, to nie będę tutaj się naświetlać i dodatkowo sobie tam robić jakichś problemów. A drugą moją historię, to jest bardzo świeża sprawa, mam też niedoczynność tarczycy i insulinooporność. Ponieważ już dłuższy czas się suplementuję, dzień i noc zażywam, kolagen to już na stałe jest u mnie, ale i proselekt, i berberynę w tej chwili biorę, i różne inne też rzeczy. Więc na początku grudnia postanowiłam, że czas najwyższy wyciągnąć kartę i powiedzieć: sprawdzam. Odstawiałam leki wszystkie. Odstawiłam leki Czyli na rozumiem, tarczycę. że na jakieś dolegliwości brałaś jakieś leki w Na międzyczasie jeszcze. tarczycę, na niedoczynność tarczycy. Brałam Euthyrox 75, brałam również metforminę, 2000 dawkę dzienną. Odstawiłam to wszystko i postanowiłam, że no po prostu czas sprawdzić. Będę No tak. patrzyła. No dodatek, że ostatnimi czasy bardzo źle się czułam. W ogóle wstając rano z łóżka, mogłabym po pół godziny i z powrotem się położyć, bo byłam taka nie do życia, nic mi się nie chciało. Odstawiałam te leki, oczywiście suplementacja cały czas, przede wszystkim dzień i noc. Mówię, no ta berberyna, do tego chlorofil, prodeacid, proselekt, biorę prostik. I także teraz poszłam zrobić badania i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o wyniki tarczycy, to mam lepsze jak w tej chwili wyniki niż jak brałam leki. No proszę. Tak. Ha, szok. Więc wiem, że to był dobry kierunek. Jeśli chodzi o insulinę, wyniki są w normie, czyli mówię, też nie ma powodu, żebym wracała do tych leków. Za tydzień mam kontrolę u endokrynologa. No na pewno pierwszy zobaczę, co ona, patrząc na moje wyniki, powie. Jeszcze się wstrzymam z dzieleniem się z nią tą informacją. Pójdę jeszcze za 3 miesiące na powtórną kontrolę, żeby mieć pewność. I wtedy na pewno się z nią podzielę moim po prostu doświadczeniem. Super. No ale już masz lepsze wyniki i to już jest też piorunujące, bo dla wielu ludzi, też tak jak Ola tu wcześniej wspomniała, czasami jest wyrok. O, będzie pani musiała już do końca życia brać leki. I nagle się okazuje, że no, to też trochę taki impuls, nikt nie mówi zostaw wszystko i idź od razu w suplementację. To musi być ze zdrowym rozsądkiem, z głową. Ale zobaczcie, tu Gosia podaje przykład, że po pewnym czasie używania i to dłuższym, no dobra, to sprawdzam. I idzie, robi wyniki i wyniki są no wprost oszałamiające, bo dla wielu ludzi mamy taką reakcję nieraz, no nie wierzę po prostu. No bo rzadko kiedy zdarza się, żeby ktoś, kto leczy się powiedzmy lekami przez x tam czasu czy lat, żeby miał sobie możliwość taki ruch zrobić, bo lekarz powie: zaraz pani, coś pan zwariował, zobacz pan, co się z wynikami dzieje, czy pani. A tu nagle się okazuje, że to robi robotę, czyli produkty, właściwe składniki doposażają w organizm i usuwa się przyczynę dolegliwości, a leki tylko tuszują objawy najczęściej. No więc to jest kolejny przykład. Gosia, ja ci gratuluję, bo to jest petarda informacja. Dziękuję bardzo. Jeśli bym mogła, to mam taką prośbę. Czy ja w tej chwili mogłabym zaprosić do wypowiedzi klubowiczkę, która jest po raz pierwszy tutaj. Jest to pani z wykształcenia, która jest farmaceutą, ale jej świadomość nie pozwoliła jej pracować nadal w swoim zawodzie i w tej chwili po prostu diagnozuje ludzi i pomaga im w utrzymaniu zdrowia. Ależ oczywiście, to nie ma problemu. Czyli rozumiem, że chcesz wepchnąć kogoś w kolejkę, tak? Tak, tak. Dobra, pogadamy sobie po Zoomie. Dobrze, dobrze. Okej, okay, jak najbardziej, jak najbardziej. Czy mogłabym zaprosić Cię, Daria, do wypowiedzi tutaj, żebyś podzieliła się z nami? Pracujesz już z produktami jakiś czas, więc może ktoś od siebie powie. Jakieś swoje doświadczenia, czy ewentualnie swoje własne, czy już z pacjentami. Oczywiście, temat jest otwarty, jak najbardziej. Tak, to niech sobie Daria, jak jest z nami, uruchomi mikrofon. O, już Cię słyszę. Okej, okay, okej. Okay. Tak, A możesz też kamerkę, Daria, uruchomić?
Tak, spróbuję Dobrze, sekundeczkę. żebyśmy Cię widzieli, bo to Tak, zawsze będzie lepszy przekaz. tak O, jest. pięknie. Jestem, Witamy panią farmaceutkę. Dobry witam wieczór. bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi właśnie o mój zawód, to mówię, że jestem farmaceutą wierzącym, ale nie praktykującym, bo wierzę, że farmacja istnieje, ale już jej nie praktykuję i nie polecam innym. No proszę. Pracuję w tej chwili naturoterapeuta. Pracuję na biorezonansie i z preparatów od kilku miesięcy mam styczność z preparatami Duolife'u i najbardziej i najczęściej, najbardziej lubię i najczęściej stosuję chlorofil i moją krew. Moją krew dlatego, że z Czyli powodu My Blood, bo ktoś może sobie pomyśleć, kto nie zna Blood. naszej nomenklatury, co to będziemy tutaj Dari krew pić w butelkach? Okej. Tak, Tak. po angielsku my blood, dokładnie. Tak. Ponieważ jak ktoś ma anemię, to po my blood bardzo szybko czuje przypływ energii, ponieważ dostaje żelazo, które transportuje tlen, no i po prostu czuje Lepiej. się mocniejszy, tak, czuje się dużo lepiej. I to jest takie dość. O, coś uciekł mikrofon twój, Daria? Najczęściej O, po teraz dobrze. początku detoksykacji, ponieważ bardzo ładnie oczyszcza organizm, wiąże metale ciężkie, bardzo dobre działanie antyoksydacyjne i wiele innych, ale często właśnie jest tak, że u pacjentów, ja na nich mówię pacjenci, ponieważ pracowałam tyle lat jako farmaceutka, więc dla mnie to są pacjenci. U Tak. pacjentów, którzy są drażliwi, czasami nawet aroganccy, kutliwi, to chlorofil, ponieważ oczyści wątroby, jest w stanie również uspokoić emocje wątroby, czyli właśnie zmniejszyć taką drażliwość. Pacjent nagle staje się dla otoczenia bardziej przyjazny po prostu. No to Nie jest o. bardzo cenna informacja. Jak masz takie spostrzeżenia, to Właśnie. jest mega cenne. Ponieważ często mamy w rodzinie osoby takie, prawda, z którymi trudno się współżyje, Tak. ponieważ na każdą uwagę od razu atakują, prawda? Od Jest razu gdzie był. reagują kąśliwością Tak. swoją. I właśnie kiedy im się oczyści wątroby, między innymi chlorofilem, to one się po prostu wyciszają i są przyjemniejsze. I druga taka fajna zaleta chlorofilu, to miałam pacjenta, który miał przygotowywaną nogę do amputacji. U mnie tam wyszło bardzo dużo paciorkowców, brąkowców, dużo, dużo różnych patogenów. I miał, oprócz tego, że miał przyblokowaną tętnicę udową, właśnie przyblokowaną między innymi pasożytami, o czym medycyna nie wiedziała, lekarz nie wiedział, czym ta tętnica jest przyblokowana, to miał sączące się rany na nogach. I po chlorofilu, tam jeszcze po innych preparatach, które zastosowałam, ale między innymi po chlorofilu, rany po 3 tygodniach się wszystkie zabliźniły No i piękne. No noga powiem jest ci, że dla mnie to uratowana. jest informacja kolosalna, bo zobaczcie, ile ludzi ma wyzwania bardzo poważne, o których tutaj mówi teraz Daria. No to jest ogromnie cenna informacja. Te produkty naprawdę robią przysłowiowe, przepraszam, bo muszę to powiedzieć, cuda, tak? No pomagają skutecznie. To jest tu kluczowe. Co Tak. jeszcze masz, Daria, ze swojego doświadczenia? Bo mówisz bardzo cenne informacje. Ja chciałam jeszcze właśnie zachęcić, po prostu zaletą tych preparatów jest to, że one są naturalne, że tam są wyciągi owocowe, są ekstrakty z różnych roślin, z warzyw i zupełnie inaczej działa witamina, chemiczna witamina, która jest związkiem chemicznym, który ma działanie, można powiedzieć, z jednej strony zrobi coś dobrego w organizmie, z drugiej strony może mieć działania uboczne, może się kumulować w organizmie No i nigdy nie tak podziała jak jest w tak, przypadku leków. Dokładnie tak. nie jest w przypadku leków. Natomiast tutaj są witaminy, mikroelementy, które działają w tak zwanej biologicznej całości, czyli po prostu witamina C na przykład cytrynie, obojętnie w jakim, czy w kamu, obojętnie w jakiej roślinie, ona ma bioflawonoidy tam. Ona tam ma szereg substancji, z którymi ona się najlepiej wchłania. I my stosujemy całą tą roślinę, czyli po prostu ta witamina C, czy jeszcze jakiś inny składnik jest dla nas dużo lepiej wchłanialny, przyswajalny, niż wyizolowany
Wyekstrahowany jeden, tylko witamina C. Tak, to jeden, już, muszę ci powiedzieć, Daria, że to już bardzo cenne informacje i ja tak sobie myślę już, że zrobimy kiedyś, jeżeli pozwolisz, takie spotkanie z tobą na temat produktów i wytłumaczenia pewnych obszarów, o których mówisz, bo to są kluczowe rzeczy. Ludzie właśnie nie rozumieją, że danie całego owocu jest kluczem, bo tam jest czegoś więcej, czegoś mniej. Dokładnie. I to w kompleksie dla jakby homeostazy organizmu działa cuda przysłowiowe. Po prostu organizm dostaje właściwe składniki odżywcze, a nie tylko wybiórczo jedną witaminkę, która tu robi robotę, a tam psuje inne rzeczy. To oczywiście jest kluczowa rzecz. Ogromnie cenne informacje mówisz. I przyswajalność na przykład tej witaminy chemicznej będzie 10%, 15%, a tej naturalnej 60 lub jeszcze więcej, prawda? No proszę, no proszę. Jeszcze jedną, ja wiem, że tu jest cenny czas, ale jeszcze jedną, jeżeli mogę, chciałam powiedzieć jeszcze jedną informację na temat chlorofilu. Uważajmy z chlorofilem zimą u osób wychłodzonych, osoby, które marzną, które mają wodniste katary, które są introwertykami, czyli które po prostu boją się zabierać głosu w towarzystwie, nigdy nie uzewnętrzniają swoich emocji. Takie osoby medycyna chińska uważa za wychłodzone i one, im chlorofilem możemy zaszkodzić zimą. Rozumiem. Co innego, zimą, malutka zimą, dawka, to ważne. Tak, malutka dawka, króciutko, ale nie w jakiejś dłuższej kuracji i nie w większych dawkach, ponieważ chlorofil wychładza. No proszę, no powiem ci, Daria, że już cię pokochałem z informacji tych, które się dzielisz, bo to jest, słuchajcie, my też potrzebujemy zrozumieć, usłyszeć historię, ale ty z perspektywy znającej osoby się mającej zawód, no trzeba sobie powiedzieć, związany z medycyną, no tutaj serwujesz nam, że tak powiem, takie informacje, które dopełniają całości, człowiek to rozumie i widać pasję u ciebie, widać, że ty to rozumiesz, znasz się na tym, masz wiedzę i chcesz się szczerze tym podzielić, bo to czuć. Także dzięki ci wielkie. Ogromnie się cieszę, że masz takie doświadczenia, już masz tak dużo do powiedzenia w tym temacie, sprawdziłaś, że to działa. To jest potwierdzenie, zobaczcie, autorytetu ogromnego. Super, dziękuję bardzo. I lecimy dziękuję z tymi kolejnymi, dziękuję bardzo, historiami, czyli Kasia teraz. Kasia Dankowska, zapraszam cię, Kasiu. Jaki jest twój the best of? Ja nie mam jednego the best of, właśnie w tym jest ten problem, że mam taką gamę, począwszy od łazienki, gdzie wszystkie kosmetyki, jakie miałam, zrobiłam do kosza i zamieniłam na nasze i teraz jestem już szczęśliwa i zadowolona. Super. A jeśli chodzi o historie takie moje zdrowotne i nie tylko moje, to tak naprawdę zaczęły się od całej rodziny. Myślałam nad tym, co wam dzisiaj powiedzieć i chyba powiem wam dwie moje, takie moje historie dotyczące mnie. Pierwsza historia moja jest taka, że 12 lat temu wylądowałam w szpitalu i okazało się, że miałam wirusowe zapalenie mózgu. 4 lata temu, jak poszłam do neurologa, okazało się, że to był udar. No i pan lekarz stwierdził, że co? Tabletki na dotlenienie mózgu. A ja do niego poszłam tylko z bólem głowy, nie? Znaczy pan doktor mnie znał, bo do niego chodziłam te 12 lat temu, więc brałam całą chemię od niego i tak dalej, i tak dalej. Sama zaczęłam schodzić później z tych leków po 2 latach, mniej więcej 3. No ale zaczęło mnie strasznie głowa boleć, więc stwierdziłam, dobra, idę się zbadać, nie? Zobaczymy, co tam jest. Urodziłam dzieci, więc też stwierdziłam, że no muszę o siebie zadbać. No i wyszło wtedy, że mam ten udar, znaczy inaczej, że byłam po udarze. No i mam dziurę, tak? W sensie ubytek 3-centymetrowy w mojej lewej korze mózgowej. No i pan doktor stwierdził, że cóż, trzeba brać tabletki po to, żebym nie miała Alzheimera zbyt szybko. Żebym nie traciła pamięci, żebym mogła się cieszyć życiem, no bo jeszcze jestem w miarę młodą osobą. No młoda, młodziutka. Natomiast wtedy poznałam Duo Life i miałam już takie przekonanie do produktów, ponieważ wyleczyłam moje dzieci z alergii, że stwierdziłam, że no nie będę brała tej chemii, bo wiem, co chemia zrobiła ze mną te 12 lat temu. Stwierdziłam, że nie, postawię na naturę. I właśnie to, co Daria powiedziała, moja krew i chlorofil, to były te produkty, które stoją u mnie w lodówce zawsze i piję je każdego dnia. Więc to jest takie moje top of the top. I teraz rok temu, już rok, bo to w 2003 roku, byłam na wizycie kontrolnej, no bo stwierdziłam, trzeba iść sprawdzić, czy to w ogóle działa, jak to wygląda, czy coś tam się polepszyło, pogorszyło, jaki jest mój stan, bo lekarz powiedział, że to się będzie pogarszać, no może nie, że z dnia na dzień, ale na pewno z roku na rok, jak nie będę brała tych tabletek. Więc tak jak Ola też usłyszałam trochę wyrok na siebie, że tabletki do końca życia. Stwierdziłam, że nie. I w zeszłym roku, jak poszłam do lekarza z wynikami, lekarz powiedział, że jest bez zmian,
Zapytał się tylko, czy biorę leki. Ja mu powiedziałam, nie, panie doktorze, nie biorę tej chemii. A co pani bierze? Samą naturę. To niech pani bierze. Dziękuję, widzimy się za jakiś czas. I wyszła. Zarąbiście. Mądry lekarz, że jak widzi różnicę, że robi robotę, to niech pani to bierze, a nie udaje wariata. Nie, nie, trzeba leki dalej przepisywać i dalej brać. No, powiem ci, że to dopiero człowieka cieszy, jak masz taką informację i jest okej, okay, nie? No, no. No jest. A brałam kiedyś mnóstwo chemii. I drugą taką najnowszą historię, bardzo krótką, powiem wam, że miesiąc temu straciłam pół paznokcia razem ze świeżo założoną hybrydą, bo ratowałam moją Lilę z huśtawki, więc tą huśtawkę zatrzymałam, po prostu Lilę, łapiąc ją. Czyli córkę. Lilę, moją córkę, tak, moją okay. pięciolatkę. Zatrzymałam tą huśtawkę i tak jak ją zatrzymałam, tak straciłam pół paznokcia, więc zaczęła się kreflać. Moje dzieci nie wiedziały, co się dzieje. Ja po prostu je tylko zgarnęłam, mówię, idziemy do domu, bo też nie wiedziałam, jak ten paznokieć wygląda. Nawet nie chciałam na to patrzeć. Nie, mówię, widzę, że już nie jest różowy, jest już mój, tak jakby połowa mojego paznokcia. Ja mówię, leci krew, idziemy do domu. Jak to zobaczyłam w domu, paznokieć był cały, do połowy był zdarty, zerwany tak zwanie. Palec był opuchnięty i to w sekundę mi opuchnął ten palec. Zaczął promieniować cały kciuk, to mi zaczął promieniować do nadgarstka i pociągnął aż do łokcia. Jak ja to zobaczyłam, to aż się po prostu z tego bólu się rozpłakałam. Oczywiście całe popołudnie z lodem na palcu, no ale co stwierdziłam? Mam apteczkę, oczywiście naszą, duolife'ową, więc co od razu prostik, no i kolagen, podwójna dawka. Minęły 4 tygodnie, wczoraj byłam założyć nowy paznokieć, moja kosmetyczka była w szoku, że on tak szybko odrosnął, siniak zszedł, nadgarstek mnie nie boli, więc generalnie, no petarda. No proszę, Nic i teraz zadać, zobaczcie, nic bo tak jest tych historii dość sporo od różnych ludzi, nie tylko dzisiaj, ale innych, które można sięgnąć i czasami się wydaje to wprost niemożliwe. Zobaczcie, jaką natura ma siłę. Po prostu jak się da materiał do produkcji, tak by to trzeba było powiedzieć, to organizm się regeneruje natychmiastowo, tylko trzeba dać właściwy materiał. Także trzeba się przeprosić z naturą i to bardzo mocno, bo kiedyś większość ludzi się leczyła tylko naturą, a nie syntetykami. I tu naprawdę trzeba zwrócić uwagę to, co też powiedziała przed chwilą właśnie Daria, że no, pożegnała się z farmacją tą, którą znała, no bo tam nie ma pomocy właściwej dla ludzi. No więc to trzeba naprawdę się obudzić. To są trudne takie tematy, bo wielu ludzi mówi, no, no ale jak? No przecież to jest, no przecież tam są lekarze, tam sztab ludzi i tak dalej, no, no ale okazuje się, że zobaczcie, co się dzieje. No dzieje się taka historia, jedna, druga, dziesiąta, że się wprost wierzyć nie chce, a po lekach takich nie słyszałem. Tylko się słyszy nieraz, będzie pan musiał to brać do końca życia. No kurde. To tak jakbym poszedł do mechanika, muszę to powiedzieć, bo uwielbiam ten przykład i trzeba naprawić klimatyzację i idziecie do mechanika i mechanik nie potrafi tego naprawić, tylko wam mówi, będzie pan musiał do mnie chodzić do końca życia. To co zrobi normalnie, logicznie myślący człowiek? Jedna myśl jest, zmieniam mechanika, on nie umie tego naprawić. A czemu tak nie myślimy, przepraszam, o lekarzach? No bo słyszymy tak na okrągło od wielu ludzi, że mają taką, uwaga, diagnozę również. No to czy to jest skuteczna metoda leczenia, czy to jest tylko zaleczanie? Rzucam to jako taki kamyczek do ogródka, żeby się nad tym zastanowić. Tu jak słyszycie, jest wiele historii, które pokazują, że natura robi naprawdę gigantyczną robotę. I zapraszam w związku z tym kolejną osobę, Izabelę. Dzięki ci, Kasiu, za twoją historię. I zapowiedz, jaki ty masz produkt, który no, powalił cię na kolana, nie wiem, czy można tak powiedzieć, twój the best of. No, cześć. Ja tak jak Aleksandra, biała i czarna. Zresztą czyli pisałam... dual life dzień i dual life noc. Tak, zgadza się. Okay. Historia będzie o mnie, bo... Nie jestem w stanie wam powiedzieć, co lekarze mi powiedzieli, bo w życiu do, może w wieku 18 lat ostatnio nie byłam u lekarza, ale moja córka chodzi, co 2 miesiące jest w szpitalu, ląduje, gdyż nie chce się leczyć, ma cukrzycę. No i moja historia jest taka, że przy tej mojej córce, która nie chce się leczyć, wpadałam w depresję bardzo często. No i biała czarna mnie z tego wyciągała. Białą czarną poznałam przez koleżankę, która też ma syna z cukrzycą i ona też poznała od jakiejś koleżanki z chorym dzieckiem. No powiem wam tak, no ciężko było. Ciężko jest patrzeć, jak dziecko samo siebie wykańcza. Było to już do takiego stopnia w moim przypadku, że nie chciało mi się nawet wstać po szklankę wody dla siebie, gdy chciało mi się pić. Jezu, białą czarną zaczęłam pić
tak jak mi poleciły wtedy koleżanki. Po tygodniu, słuchajcie, już zaczęłam czuć taką energię i taki przypływ energii, że zachciało mi się znowu walczyć o tą moją córkę. No i walczę, walczę do teraz. 3 miesiące brania białej i czarnej sprawiło, że naprawdę bardzo dużo dolegliwości, które są właśnie powiązane z depresją, po prostu odeszły. Jak ręką odjął. Oczywiście im dłużej tego brałam, tym było lepiej. Na dzień dzisiejszy od 2 lat biorę przez 3 miesiące białą, czarną, potem mam pół roku spokój, bo to starcza mi osobiście na pół roku. Znowu biała, czarna przez 3 miesiące. No i tak jakoś żyję. Moja Funkcjonuje córka... znakomicie i uśmiech na twarzy się pojawia, bo to nie jest łatwe zadanie, w którym się znalazłaś, jak mówisz o córce, no bo to tak jest trochę, że mama wiadomo chce leczyć, ratować, bo to jest część nas, a dziecko już ma swoją jakąś decyzyjność i mówi, że nie, no powiem ci szczerze, trudny temat, mega trudny i cię podziwiam i szacun, że idziesz w tą stronę i pracujesz i walczysz, bo trzeba to tak powiedzieć. I znakomicie, że otworzyłaś się na to i produkt robi robotę. Wiemy, co on robi. No my wiemy, ale tu historia twoja pokazuje, że to jest kolejny przykład, no zarąbistej historii. Niesamowite. Zgadza się. Białą, czarną też daję córce. Mam kilka epizodów z nią. Ona naprawdę co 2 miesiące trafiała do szpitala z zakwaszeniem ketonowym. Nie chce podawać insuliny na posiłki. Posiłki je wtedy, kiedy tylko chce. No i słuchajcie... Po tej białej i czarnej, jak dawałam jej, wylądowała kiedyś w szpitalu. I jak wylądowała, tak lekarze stwierdzili, że ona ma zapalenie trzustki. Że ma po prostu zapalenie trzustki. I że będzie tam jakiś miesiąc, bo z tego się tak szybko nie wychodzi. Okej, no ale na następny dzień przyjeżdżam. Okazuje się, że ona już nie ma tego zapalenia trzustki. I lekarze, jak ja się zapytałam o to, no bo już wtedy byłam, wierzyłam już wtedy w Duo Life'a, wiedziałam, co on robi, wiedziałam, co zrobił ze mną, tak? To nie było tak, że ktoś mi coś powiedział, a no dobra, uwierzyć. Nie, ja to widziałam po sobie. Na własnych doświadczeniach, tak. Dotknęłaś, to już nie jest kwestia wiary, tylko wiedzy. Ty masz doświadczenie już z tym. Tak, i wyobraźcie sobie, że lekarze nie umieli mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe. No wczoraj miała zapalenie trzustki, przechodziła bardzo ostrą dietę, a dzisiaj już jej nie ma. Lekarze nie umieli mi tego wytłumaczyć, ale jak ja im wcześniej mówiłam, że zaczęłam suplementować dziecko, to naprawdę powstrzymywali się od śmiechu. No niestety właśnie. Nie jestem w stanie zmienić lekarzy, dlatego że tutaj jestem pod Poznaniu. Jedna klinika dziecięca, diabetologiczna jest w Katowicach, druga w Poznaniu, więc... No nie, nie mogę. Nie będę więcej mówić, tam jest więcej tych produktów, jeżeli chodzi o Wiktorię, ale Wiktoria zaczęła interesować się Duo Life'em, więc mam taką nadzieję, że kiedyś opowiem Wam sama, jak to przeżyła, ale na przykład mój partner, któremu dolewałam do herbaty, on o niczym nie wiedział, on mówił, Izuś, chcesz brać udział w Duo Life'em? Nie ma problemu, ale mnie w to nie mieszaj. No i słuchajcie, on miał taką historię, że on miał wyłączanie się systemu. No naprawdę. Szedł w ciągu sekundy, tracił przytomność, robił się blady, tracił przytomność. Po następnej sekundzie odzyskiwał tą przytomność i żaden lekarz nie powiedział mu, o co chodzi. No jest to bardzo niebezpieczne, no bo wyobraźmy sobie, że jedzie samochodem, tak, no tak. I ma taki epizod, no zabija siebie i jeszcze kogoś. No i zaczęłam mu podlewać, słuchajcie, do herbatki. Robiłam mu herbatki przepyszne na śniadanie i, przepraszam, na kolację. I po 2 tygodniach zauważyłam zmiany takie same jak u mnie. Nie spał mi po południu, tak jak to śmialiśmy się zawsze, że ma po dziadku. Śpi po obiedzie drzemki. W nocy się wysypiał. Z rana wstawał rześki do pracy. Z pracy przychodził mniej zestresowany. I słuchajcie, od tamtej pory, jak mu podaje dzień i noc, to on już nie ma takich epizodów. Nie ma takich epizodów, żeby się wyłączyło system i było coś nie tak. On chodzi do lekarza, robi sobie badania, badania ma bez zmian. Był już nawet taki moment, że jego własny lekarz próbował go leczyć na padaczkę. I on brał leki przeciwpadaczkowe, nie? Potem zmienił lekarza, przestał to brać. Ale nikt nie potrafił znaleźć, dlaczego mu się ten system tak włącza, nie?
No, to było tak mniej więcej raz w miesiącu, bym się wyłączał ten system. Już teraz tego nie robię, więc kocham białą, czarną. Kocham witaminę C, ale o witaminie C powie moja córcia. Gdzieś tam podsłuchuję. Okej, okej. Tym razem będzie tutaj z nami. No i dziękuję, że w ogóle cieszę się bardzo. Myślę, że Duo Life'a, że Duo Life'a to ja sobie wymarzyłam. No Bardzo proszę. dawno temu sobie wymarzyłam Duo Life'a, a dużo lat później wymarzyłam sobie właśnie takich ludzi wspierających, jak tutaj pokazujecie. Także dziękuję bardzo nie tylko Kardaszowi, nie tylko firmie Duo Life, ale też Wam, bo dajecie mi bardzo duże wsparcie. Dziękuję. Dzięki. Dzięki wielkie. No masz historię naprawdę też rzucającą na kolana. Cudnie, że i ty masz siłę do tego, żeby pracować i działać dalej, że córce się poprawia, że partner ma rezultaty. Zobaczcie, no to nie są przypadki. I tak jak mówię, zwróćcie się do tych osób, jeżeli macie wątpliwości czy coś nie do końca, znajdźcie ich na Facebooku, to nie są anonimowe osoby, inkoguto, jak ja to mówię. Zapytać, dopytać więcej, wszystko powiedzą. Dzięki wielkie, Iza. Beatę Przyborowską zapraszam. Jak u ciebie z tym The Best Of, Beatka? U mnie jest The Best Of. No, ostatnio jest rewelacja z jednej historii, którą częściowo znasz, bo mówiłam ją w korzenie związaną z chemią. Jeszcze się urodziła druga, teraz na świeżo, ale to najpierw po kolei. Słuchajcie, ja choruję od 2012 roku na chłoniaka strefy brzusznej. To jest choroba nowotworowa, hematologiczna. I mnie wmawiano przez cały okres czasu, że jest to choroba, która według akademickiej wiedzy medycznej jest nieuleczalna. Mhm. Słuchajcie, zgodziłam się ostatnio na chemię, czego bardzo żałuję, ponieważ ja już wcześniej korzystałam z proselektu, chlorofilu, między innymi Duo Dzień i Noc i witaminy C. I dołączyłam w pewnym momencie też falami, momentami MyBlood. Z jakiego powodu? Poza ogromną ilością białych krwinek, czyli limfocytów i leukocytów, zaczęła się u mnie pojawiać małopłatkowość. Słuchajcie, chlorofil załatwia sprawę na przykład z 80-90 tysięcy białych, tych niebiałych krwinek płytek, gdzie norma jest minimum 150, mnie dobijało do 140 paru tysięcy. W trakcie chemii, chlorofil i MyBlood dołączyłam, tak? Korzystając z proselektu i chlorofilu, bo to było głównie taka podstawa, której korzystałam, zmniejszyła mi się śledziona z 25 cm. Norma jest od 12, no ogólnie 12-15 cm. 15 cm to jest maks długości. Mnie się zmniejszyła z 25 na 20, zanim zdecydowałam się na chemię. Przez pół roku, po pół roku chemii, te zmniejszenie było tylko od 3,5 cm. Więc o czymś to świadczy? Tak. Ja miałam po drodze jeszcze w trakcie chemioterapii przy drugim i przy drugiej, trzeciej sesji dwa razy wstrząs anafilaktyczne. Słuchajcie, chlorofil mnie uratował. Oczyścił mi wątrobę, mnie postawiło na nogi w przeciągu, słuchajcie, 24 po tych wstrząsach anafilaktycznych, gdzie ja po prostu byłam w stanie w ogóle wrócić do życia. Następna rzecz, włosy. Ja skończyłam chemię w lipcu zeszłego roku. Za mną jest zdjęcie, ja się cofnę specjalnie, słuchajcie, będę w grudniu, a w lipcu brałam ostatnią chemię, 3-4 lipiec. Słuchajcie, ja mam cały czas włosy. Keratyna. Płynie, keratynowy szampon i keratynowa nasza odżywka. Mm-hmm. No polecam paniom, które biorą chemię. Widać zdjęcie z grudnia. Na początku grudnia robiłam, ja specjalnie robiłam je do dowodu osobistego. Mm-hmm. I widać też na żywo, że one już trochę odrosły.
że są ciut dłuższe. I teraz jeszcze jedna rzecz mi weszła w trakcie chemii, ponieważ chemia bardzo powoduje mocno rozkojarzenie, problem z pamięcią. Ja zaczęłam brać My Mind. Słuchajcie, brakowało mi moment słów, ja jej po prostu zapominałam. Mm-hmm. Dzięki My Mind zaczęłam wracać z powrotem do normalnej, do możliwości normalnych rozmów, do kojarzenia faktów. Przypominałam sobie słowa. Nie jestem osobą oczytaną, która połyka wręcz książki. Nie byłam w stanie w trakcie chemii czytać. Ja wracam z powrotem do czytania w tej chwili. Między innymi dzięki My Mind. I teraz świeża rzecz, słuchajcie. Na 2 dni przed świętami kroiłam buraki. Bliznę widać. Aha. Słuchajcie, ja sobie prawie, że odkroiłam kawałek skóry. Wzięłam świeży nożyk, taki bardzo świeżutki, nieużywany. Słuchajcie, mi około 0,5 centymetra tutaj w tym miejscu zczarniało i odpadło. 22 grudnia. Obolewam, że już nie ma naszego tego balsamu do rąk, tego antybakteryjnego, antywirusowego, bo ja pierwsze co, jak zatamowałam krew, to go zaczęłam używać. Mhm. Słuchajcie, obyło się bez szycia. No niesamowite. Ale jest, tylko po tym balsamie, czy prosty kolagen używałaś tutaj 7 luty, to jest od 22 grudnia. Jest już normalna blizna, swęci jeszcze cały czas, słuchajcie. Świeża rzecz. Oczywiście Proselect, chlorofil na co dzień do tej pory leci. Ja jeszcze sobie w pewnym momencie dołożyłam kudu z tego naszego pakietu oczyszczania. Dokupiłam po prostu pakiet cały. Bo jeszcze wątroba nie działa mi tak jak trzeba do końca, więc no i ten nasz żel, tak? Antybakteryjny. Biały herbal. I plus krem do rąk Vitace. I tak ładnie obgoiło. Pięknie. Powiem wam, ja dzisiaj tę historię. Tutaj w tym miejscu, tak, miałam no, prawie 4-milimetrową przerwę. Słuchajcie, obgoiło mi się bez szycia. Kapitalne. Nie wzywałam pogotowia. Beatka, nie wzywałam dzięki ci wielkie, żeby dać przestrzeń jeszcze innym. Słuchajcie, sama sobie i naturze. No, ale masz by historii tyle, że na to mogłabyś jak moment z rękawa sypać, jak z worka. Nawet ja cię nie słyszę. A nie wiem, czemu mnie nie słyszysz, nie wiem. A teraz słyszysz? Może masz przykręcone, nie wiem czemu. Ale masz historii tak dużo, że normalnie jak z worka możesz sypać. Zobaczcie, kolejny przykład. Można Beatę też znaleźć na Facebooku. Zapytać ją, dopytać. Więcej rzeczy, więcej szczegółów wam powie. Dzięki, Beatka, wielkie za twoje historie. No, kapitalnie. Zobaczcie, w takim trudnym momencie, jak temat jest związany z nowotworem, to jest mega, mega trudne. Jeżeli są takie sytuacje i takie doświadczenia, to o czym to świadczy? Ta moc produktów jest gigantyczna. To jest wprost aż czasem trudne do uwierzenia. To się zgadza. Zapraszam Agnieszkę. Agnieszka Piech, kropka. Zapraszam. Które masz ty produkty najlepsze? Twoje największe odkrycie. O, dobry wieczór. Słuchajcie, no to u mnie, że tak powiem, jest cała paleta do wyboru, do koloru. Dlatego, że zaczęliśmy od tak naprawdę pozbycia się alergii u syna po 3 latach walki bezskutecznej. Witaminą C i Valerisem, bo wtedy takie produkty zastosowaliśmy. Syn do dzisiaj nie ma po prostu problemów z alergią. Oczywiście to było i wzmocnienie odporności i oczyszczenie, więc mega po prostu robota. Wtedy zobaczyłam tak naprawdę, że coś w tych produktach musi być, skoro one tak zadziałały. I zaczęłam się interesować coraz bardziej, poszerzać swoją wiedzę i doszło do tego, że miałam operację kolana po wypadku, po zerwaniu więzadła przedniego krzyżowego i poszłam do mojego, że tak powiem, lekarza, który mnie miał operować. No i pokazałam mu, że ja tam będę brała ten kolagen i prostik, oczywiście uśmiechnął się do mnie i tak po prostu sobie pewnie swoje pomyślał. A ja tak sobie w duchu pomyślałam, to ja ci jeszcze pokażę. I co się, słuchajcie, wydarzyło?
Ja w ogóle zaczęłam brać prostik i kolagen jeszcze przed operacją, dlatego że ja nie potrafiłam wejść po prostu po schodach na pierwsze piętro. Miałam tak ogromny stan zapalny, że żadne leki na to po prostu nie pomagały. Słuchajcie, po 2 tygodniach brania prostiku i kolagenu 3 razy dziennie w podwójnych dawkach, bo ja po prostu musiałam i ze względu na wagę dostosować to i ze względu na stan, który miałam, po prostu mogłam wejść po tych schodach. Więc to była kolejna rzecz, która mnie przekonała do tego, że to są po prostu cuda, cuda natury. I tak naprawdę po operacji miałam przez 5 roku mieć rehabilitację i po 5 roku dopiero wrócić do pracy. Ja wróciłam do pracy po niespełna 3 miesiącach bez specjalistycznej rehabilitacji, biorąc tylko prostik i właśnie kolagen, a zaraz po operacji brałam chlorofil, żeby oczyścić się po prostu z tych wszystkich środków, które dostawałam na sali operacyjnej. Więc jeżeli chodzi o mnie, to właśnie prostik i kolagen. Do dzisiaj po prostu jak się przepracuję na działce, wystarczy, że sobie wezmę wieczorem prostik i kolagen w zwiększonych dawkach, rano wstaję, jak to mój mąż mówi, funkielnówka nie śmigala. Więc generalnie naprawdę to po prostu jest kombo. I jeszcze jedna rzecz, która się też wydarzyła. W kwietniu 2019 roku zabrało mnie pogotowie z podejrzeniem zawału serca. Ja przez 22 lata pracowałam w korporacji i byłam narażona na permanentny stres. A to wiązało się niestety z tym, że moje serce po prostu obrywało. I jak zabrało mnie to pogotowie, to oczywiście wtedy życie pokazało mi pomarańczową kartkę i trzeba było się mocno zastanowić nad tym, co człowiek robi w tym miejscu i czy to wszystko jest tego warte. Takie ostrzeżenie. Takie ostrzeżenie, takie ostrzeżenie dokładnie. Słuchajcie, sięgnęłam wtedy po prolaksin, żeby po prostu nie brać do siebie sytuacji, które były i które się pojawiały codziennie w mojej pracy. Więc to spowodowało... Pawełku, o, dzięki. To spowodowało po prostu, że nie miałam migotania, nie miałam takiej po prostu, wiecie, takiej przyspieszonej akcji serca. Byłam spokojniejsza, mogłam myśleć po prostu racjonalnie i nawet ten nastrój po prolaksinie się po prostu lekko poprawiał. Ja później zobaczyłam dlaczego, bo zaczęłam się tym wszystkim głębiej interesować. I słuchajcie, trafiłam do kardiologa. Okazało się, że mam niedomykalność zestawki i stres, który, że tak powiem, się pojawiał u mnie w pracy, no niestety spowodował to, że powinnam brać lek Concor 2,5. To jest lek na serce. Brałam go przez jakiś czas, no bo wiecie, lekarz, zagrożenie. Natomiast jak sobie poczytałam po prostu skutki uboczne tego leku, to stwierdziłam, kurczę, nie, ja tak nie chcę, ja go nie chcę brać do końca życia. Zamieniłam Concor 2,5, schodząc pomalutku bardzo na Procardiol i dzisiaj nie biorę tego leku. Mało tego, po korporacji, z którą się rozstałam w tym samym roku, w którym zabrało mnie pogotowie, tylko w grudniu, również zabawiłam się po prostu cukrzycy typu drugiego. Miałam brać do końca życia Metformax, Metforminę, nie biorę. Biorę z pełną świadomością ProSugar, zbadam sobie cukier, chodzę do lekarza, kontroluję sobie HbA1c, czyli po prostu ten wskaźnik z 3 miesięcy i na ten moment wszystko wskazuje, że udało mi się również za pomocą suplementów opanować po prostu insulinooporność. Jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia w moim organizmie, bo przez lata go po prostu też zaniedbywałam, ale wiem, że z takimi produktami jak DuoLife po prostu to jest wszystko możliwe. No masz piękne historie, zobaczcie kolejne zupełnie inne przykłady innych dolegliwości. Zobaczcie jaka jest moc w każdym z produktów. Tam nie ma przypadkowo kilku skutecznych, reszta nie. Przypadkowo poskładane, tylko to wszystko jest pieczołowicie przygotowane na konkretną dolegliwość, na konkretną przypadłość, na konkretne problemy cywilizacyjne dzisiejszego świata. I zobaczcie, tutaj też jest taka lekcja, którą ja odbieram jakby z tego, co Agnieszka mówi. Jak ważne jest to, żeby dbać o siebie wtedy, kiedy, uwaga, jest wszystko ok, a nie naciągać strunę, przepraszam za wyrażenia, gumę od majtek i jak pęknie, to wtedy jest lament. My musimy to naprawdę rozumieć. To jest niesamowite, co dzisiaj tutaj opowiadacie, bo opowiadacie swoje historie z życia i efekty po produktach, które nie są przypadkowo zrobione.
One mają konkretne działanie celowe, nie dając ubocznych skutków, jak leki. To jest mega ważne. Tylko trzeba cierpliwości, zrozumienia, wytrwałości, zrozumienia procesu, co się w organizmie dzieje. Tam są odpowiednie składy kierowane w to, co, czego potrzeba albo co trzeba wyeliminować. No, petarda. Dzięki Ci, Aga, bo pewnie nie jeden z nas ma podobną sytuację wśród znajomych, którzy mają czy cukrzycę, czy mają wyzwanie z serduchem. Tu już dzisiaj drugi przykład taki. Więc zobaczcie, też zapraszam do Agnieszki, do kontaktu na Facebooku. Znajdziecie ją, serdeczna, niesamowicie dziewczyna z sercem na dłoni. Wszystko Wam opowie, wszystko podpowie, co można zrobić. Dzięki Ci, Aga. No ja się cieszę, że mamy tyle historii, że te produkty naprawdę zajebistą robotę robią po prostu. No. Ja wiem, że robią, ale tu nie tylko chodzi o to, żeby nie wiem, ode mnie, od jednego czy od dwóch usłyszeć, tylko im więcej historii, tym lepiej. Dzięki. Ewę zapraszam. Ewa, już widzę, też nie może się doczekać, podzielić się swoją historią, swoim the best of. To dawaj. Tak, oczywiście. Witam wszystkich. Już właśnie miałam odkładać łapkę. Ja Ci zaraz odłożę słuchawkę. Dzięki, oczywiście. Podzielę się moją historią sprzed paru lat tak naprawdę. Ja jestem stylistką paznokci, mniej więcej z 15-letnim doświadczeniem. I po mniej więcej 10 latach mojej pracy przy paznokciach, czyli w pyle, w chemii, dostałam uczulenia, które tak naprawdę wyskoczyło mi na moich łokciach, którymi dotykałam blatu, przy którym wykonywałam te paznokcie. Moje łokcie zaczęły się robić takie bardzo czerwone, bardzo mnie swędziały i ja zaczęłam je rozdrapywać do krwi. Więc generalnie miałam problem z tym, żeby w ogóle przepracować kilka godzin. Więc generalnie byłam załamana tym faktem, że no nie wiem, co mam ze sobą zrobić, no bo tak zarabiam na życie, prowadzę własną działalność gospodarczą, więc w moim przypadku, jeżeli nie pracuję, no to po prostu nie zarabiam tych pieniędzy, więc nie będę miała jak się utrzymać. Wtedy jeszcze nie znałam firmy Duolife, no i brałam różne sterydy, brałam różne maści, którymi, znaczy brałam, stosowałam różne maści, którymi smarowałam te moje łokcie, moje ręce, bo to już później też przeszło na dalszą część ręki, później też trochę gdzieś tam na twarz, bo pewnie gdzieś tam się dotykałam po prostu po twarzy tymi brudnymi dłońmi z tych pyłów, więc gdzieś tam to na mnie przechodziło. No i tak smarowałam sobie ręce przez, kurczę, nie wiem, 2 lata chyba, tak myślę. Gdzieś tam się z tym rzeczywiście męczyłam, cały czas miałam zabandażowane te łokcie. Jak pracowałam, to też miałam albo bandaże, albo takie nakładki specjalne sobie kupowałam, żeby po prostu tymi łokciami, tymi rękoma nie dotykać tego blatu, rzeczywiście tego pyłu, tej całej chemii. No i w sumie zapisałam się do klubu, no kupując zestaw dzień-noc, bo żeby wejść do klubu, no to gdzieś tam trzeba odpowiednią liczbę punktów, za odpowiednią liczbę punktów kupić produkty, więc kupiłam dzień noc, żeby sobie zacząć. W ogóle wtedy nie myślałam kompletnie o tym, żeby pozbyć się tej alergii. No, zastosowałam miesiąc czasu, później sobie dołożyłam Borelis. No i tak naprawdę w przeciągu 2,5 miesięcy pozbyłam się alergii, z którą walczyłam ponad 2 lata. No teraz proszę, mogę spokojnie pracować, bo nie wiem, 8, 10, 12 godzin różnie. W międzyczasie zaczęłam też robić różne szkolenia jakby w innej trochę dziedzinie też, jeżeli chodzi o profesję beauty, ale nie wiedziałam, czy po prostu te paznokcie będę mogła dalej wykonywać, więc zaczęłam wkładać pieniądze też w zupełnie inne szkolenia, żeby tych paznokci już nie robić, bo musiałam zarabiać jakoś na życie. Ale na szczęście się wyleczyłam, oczyściłam organizm. No cały czas gdzieś tam sobie rzeczywiście piję nasze suplementy, ale wtedy rzeczywiście bardzo mocno oczyściłam organizm. Bardzo dużo chemii po prostu było w moim organizmie przez, no nie wiem, 10-12 lat, które się non-stop odkładały. Teraz na szczęście mam spokój, mogę spokojnie pracować. Nic mi się nie dzieje, nic mnie nie spędzi, jestem zdrowa, więc to jest super, to jest jedna historia i drugą jeszcze mam historię sprzed tak naprawdę 2 miesięcy. W październiku brałam ślub i 2 dni przed spaliłam sobie włosy,
dosłownie tu miałam spalone. I to ty spaliłaś? Weszłaś do kominka, czy jak? Nie, po prostu sama stwierdziłam, że sobie zafarbuję, bo moja fryzjerka zrobiła to źle. Nie tak, jak chciałam po Rozumiem. Prostu. Wyglądałam dobrze, chciałam w ten dzień wyglądać przecież idealnie. No tak. Bo... Więc stwierdziłam, że przecież zrobię to sama. Zafarbowałam włosy, za długo potrzymałam tą farbę, więc je spaliłam. Jak już je spaliłam, to się poryczałam i od razu kupiłam produkty keratynowe z Duo. No i w przeciągu tak naprawdę, no nie wiem, takiego półtorej miesiąca mniej więcej bardzo mocno sobie odbudowałam włosy i porobiłam sobie zdjęcia przed, porobiłam sobie zdjęcia po. Niestety nie mam zdjęć takich zaraz po zrobieniu tej farby, jak miałam mega spalone, ale zdjęcia mam rzeczywiście takie, nie wiem, z 2 tygodnie po spaleniu tych włosów i naprawdę widać duże efekty. Bardzo, to koniecznie bardzo. Się podziel tym na Facebooku, tak, czy gdzieś na grupie, pokaż informacje, bo to są znowu dowody takie, wiesz, rzeczowe, tak, nie? No, dokładnie. Niestety zdjęcie, jeżeli chodzi o łokcie, a miałam dużo zdjęć, niestety nie mam tych zdjęć, ponieważ ja namiętnie niszczę telefony, więc zdjęcia gdzieś są na zniszczonym telefonie po prostu. Może do jakiegoś mądrego informatyka może coś się da odzyskać. Może. No, niezła historia też, zobaczcie, to, bo to jest prawda, no, dziewczyny, które pracują w tym, już nie wspomnę o tym, że ciągle pochylone, wąchają ten nieprzyjemny zapach z paznokci i tak dalej, piłują różne historie, no to w ogóle podziwiam, bo to jeszcze i w schylonej pozycji, do tego no tony przyjmują niekorzystnych składników, no naprawdę może lepiej inny zawód, tak? Przepraszam, że tak powiem. Ja bym nie szedł, ale to ja. No właśnie. W każdym razie super, że masz też takie efekty. Zobaczcie, co robi Duo Life dzień i noc. To tak jak doktor Kardasz mówi, to jest produkt, który jakby daje doposażenie na każdym poziomie. Tak jakbyśmy szwedzki stół dla organizmu zaserwowali w witaminach i minerałach. Oddzielne składniki dla wszystkich organów pracujących w dzień, oddzielne dla pracujących w noc. I one powodują taką homeostazę, czyli równowagę we wszystkich obszarach. To jest genialny produkt, genialny. Zobaczcie, ile historii jest z tym produktem. Dzięki, Ewa. I zapraszam Ewelinę Wszelaką. Co ty masz za the best of, Ewelinka? Co ty masz, powiedz? Dobry wieczór wszystkim. No ja mam kilka historii, ale taka moja jedna to mój ulubiony produkt, to jest Slim Shake. On po prostu przywrócił mnie do życia, że tak powiem. Tak, po urodzeniu syna miałam problem ze zwróceniem wagi i koleżanka mówi, spróbuj szejka, on działa cuda. No i faktycznie 3 miesiące szejka na podwieczorek, 25 kilogramów. W jakim czasie? 3 miesiące. Zjechałaś 25 kilogramów? Tak, zgadza się. No dobrze, że siedzę, bo bym się przewrócił. Tak, też nie wierzyłam w to. Rany Julek. Słyszycie to? Bo ja jestem w szoku, nie wiem, co powiedzieć. Już ja też byłam w szoku. Ja zastanawiam, czy chcę usłyszeć kolejne twoje historie, bo nie wiem, czy mnie w fotel nie wiecie już całkiem. Nie. Ja pierdziu. Do tego dołączyłam proslimer, żeby mieć ładniejszą skórę. Powiem wam, że 3 miesiące i od roku już nie używam szejka, moja waga stoi w miejscu, nie idzie ani w górę, ani w dół. Ja pierdzielę. No takiej historii jeszcze nie słyszałem, słuchajcie. Ewelina, no. Pobiłaś rekord chyba. Udało się, to było moje największe marzenie, wyzwanie. No jestem mega zadowolona, że tak zadziałał na mnie szejk. I to raz dziennie piłaś? Tak, jeden posiłek. Bez żadnych jakichś ćwiczeń, bez diet, tylko zastępowałam podwieczorek szejk. Na tym był koniec. Szok. Szok. No to mów kolejną historię. Dobra, trzymam się mocno. Moja kolejna historia. Syn, no ja wracałam do pracy, on do przedszkola. No i jak wiadomo, pierwszy etap w przedszkolu, dzieciaki chorują. 2 tygodnie w domu, tydzień w przedszkolu i tak przez pół roku. Podałam synowi, zaczęłam mu podawać syrop dla dzieci. Ten nasz z Duo. Sanvital, tak. Tak, Sanvital. I powiem, zmniejszyły się chorowania, zdarzały się, ale już rzadziej.
Potem dołączyliśmy do tego białą i czarną. Piję ją do dzisiaj i w ogóle nie chorował. Jest teraz w pierwszej klasie i przez 2 lata w przedszkolu w ogóle mi nie chorowało dziecko. Proszę bardzo. Proszę Także bardzo. Pięknie. No. No pięknie. To jest, no nie ma lepszego prezentu dla rodziców, kiedy dzieci są zdrowe i nie trzeba latać, denerwować się, cudować, jak to się mówi, tylko dzieci są zdrowe, cieszą się życiem, my też. No bajka, bajka. No. Czy masz coś jeszcze w zanadrzu? Mam jeszcze jedną, ale to jest moja taka... Musiałam zrobić badania okulistyczne, bo tam były wymagane w pracy i okulista mi powiedział, że muszę okulary mieć, żeby mogła tam pracować na pewnym stanowisku. No i okej, kupiłam te okulary, wszystko, ale jakoś nie czuję się w tym. Nie pasowało mi to. Oczy ciągle łzawiły, ciągle zaczerwienione. Wiecznie coś było nie tak. Zaczęłam stosować kolagen. Przestały czerwienieć, przestały łzawić. Nie muszę nosić okularów. Pół roku później robiłam badania. I stwierdził okulista, że mam wszystko w porządku, nie potrzebuję okularu. No po jakim produkcie? Kolagenie. No proszę, zobaczcie. Kolagen z prostikiem robią naprawdę też cuda, nie? Tak. Niesamowite. No gratuluję Ci za tę historię. Powiem Ci, że ja to sobie usiadłem. Dziękuję. Naprawdę. Kapitalne, zobaczcie. A na pewno macie osoby znajome, które chciałyby zrzucić parę kilo. No to historia Eweliny, koniecznie trzeba to nagranie, jak będzie gotowe, wysłać, wyciąć ten kawałek i puścić, że tak powiem, w obieg. No niesamowite, kapitalnie. Dzięki Ci wielkie, Ewelina. Mirka zapraszam, bo mamy ostatnią osobę. Mirek, chyba zamykasz orszak, tak? Jeśli to orszak, to tak, widzę, że to spotkanie nam się bardzo dzisiaj przedłużyło, ale te Wasze historie są tak inspirujące, więcej budujące, że osoby, które kiedyś będą to nagranie słuchać, z całą pewnością będą mogły się zainspirować, skorzystać z tego. Te historie są tak niezwykłe, że ja nawet tutaj nie wiem, czy jest sens, żebym opowiadał o swoich, ale chcę wspomnieć o takich produktach, które nie są oczywiste we współpracy z firmą, z projektem, z którym wszyscy tutaj związani jesteśmy. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze wcześniej, zanim o tych nieoczywistych, to chcę powiedzieć o takiej mojej bliskiej znajomej, powiedziałbym przyjaciółce, która od kilku lat używała niestety antydepresantów i to dosyć mocnych. Odstawiła je po korzystaniu z chlorofilu, z zestawu dzień i noc, ale też probactilardii. Odstawiła te depresanty w ciągu dosłownie 2 miesięcy i dzisiaj już 3 miesiąc nie korzysta z tych dobrodziejstw. I to naprawdę jest wielka radość dla mnie, bo ta osoba jest mi szczególnie też bliska, ale na tą sytuację, na tą historię ma wpływ jeszcze jeden produkt, który pochodzi tutaj od DuoLife, mianowicie środowisko, które my tworzymy. To wspierające środowisko pozwala też ludziom na nowo uwierzyć w siebie, w swoje siły i ja uważam, że to jest cudowny produkt, który ten projekt daje. Kolejnym produktem, który jest moim must have i który świetnie działa, który przynosi niesamowite rezultaty, są konferencje zdrowia organizowane przez fundację związaną również z DuoLife i to absolutnie jest dla mnie must have, dlatego że ja sam tam kiedyś zaczerpnąłem inspiracji do tego, żeby zadbać o swoje zdrowie i korzystając z produktów DuoLife, ta skuteczność tych produktów była tak duża, że jak dzwoniłem do swojego przyjaciela, to ja mówię tylko, słuchaj, musimy sprawdzić, czego oni tam dosypują, bo ja jeszcze w życiu tak się nie czułem. Słuchajcie, kolejną taką historią, którą znam i ona jest blisko mnie, to jest historia powrotu do aktywności zawodowej po wychowaniu kilkoro dzieci, gdzie ta osoba nie chciała wracać do zawodu, który wcześniej wykonywała, natomiast chciała zadbać o siebie samą i swoje finanse. Krótko mówiąc, chciała czuć sprawczość siebie samej,
sama się utrzymywać. Więc to jest kolejny produkt, który tutaj firma daje i myślę, że jest nas tu wielu, którzy możemy to poświadczyć, jak dobrze to działa, że możemy tutaj pewne rzeczy, jeśli chodzi o finanse, czerpać i zadbać o to również, a to również przekłada się na to nasze zdrowie i fizyczne, ale też no, mentalne. A jeśli o mentalu mówimy, to kolejny produkt, który nie jest oczywisty, ale jest tutaj oferowany w tym projekcie, to jest no, taki produkt, który nazywamy rozwojem osobistym. Ja uwielbiam to nazywać swoistą instrukcją obsługi siebie samego, lepszego rozumienia siebie, ale też nauczenia się takiej uważności po to właśnie, żeby siebie lepiej rozumieć. I chyba to wystarczy tych produktów, o których powiedziałem, ale przy tej okazji, przy tym rozwoju osobistym nie mogę nie wspomnieć, chcę wspomnieć, potrzebuję wspomnieć o wydarzeniu, które będzie w najbliższą sobotę w Krakowie, bo tam też będzie duża dawka tego, o czym powiedziałem, czyli duży wpływ środowiska, będzie kilka tysięcy osób, kilkaset, kilka tysięcy osób, z których energii też będziemy mogli czerpać, a sami wiecie, że przebywanie w otoczeniu pozytywnych ludzi naprawdę wnosi nam bardzo dużo do naszego życia, ale też będzie duża dawka wiedzy o rozwoju osobistym, bo będzie też Joanna Gdaniec, więc tam na pewno będzie też bardzo dużo inspiracji, ale też takich konkretnych narzędzi do tego, żeby właśnie zadbać o siebie, do tego, żeby nauczyć się tej uważności, do tego, żeby lepiej rozumieć siebie. To tyle z moich produktów must have. Nie wiem, czy liczyliście, ale ja mam ich ile naprawdę tego dużo. Jest. I to nie tylko tych nieoczywistych, ale w lodówce mam wszystko, czego potrzebuję. W kapsułkach mam wszystko, czego potrzebuję. Używam namiętnie i dzielę się tym z innymi. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Dzięki, Mirku, ogromne dzięki, bo ty tych historii masz na tyle sporo i nie tylko jakby swoich osobistych, ale również i z klubowiczów, z którymi pracujesz, więc można by tutaj mnożyć, dzielić, potęgować, tak, tych historii, ale to nie o to chodzi, żeby też przeciągać w nieskończoność. I widzę tu jeszcze Adriana z nami. Adrian, czym ty chcesz się podzielić na koniec już całkiem? Jaką ty masz historię? Który produkt jest twój the best of? Dobry wieczór. Dobry Wiecie wieczór. Co? Ja używam wszystkich produktów praktycznie, ale taki the best ostatnio w Toruniu usłyszałem jedną rzecz, że pijąc jeden kieliszek My Blood dziennie, jesteśmy w stanie ograniczyć o 1100% powstanie raka prostaty. Jaka to jest informacja dla facetów? Tak. Ja jeden staram się kieliszek właśnie... My Blood dziennie. Dokładnie. Każdego na to stać. Każdego. Tak. Każdego. I to była właśnie taka informacja, którą wyciągnąłem ostatnio z Torunia. Dlatego teraz jedziemy w piątek tak samo do Krakowa i nie wyobrażam sobie. A jaki jest twój produkt, który jest taki szczególny spośród wszystkich, które używasz? Na pewno dzień i noc. Mhm. Bo to chlorofil. A teraz ogólnie taki detoks robimy sobie z żoną także. No a tak to mówię, dzień i noc i chlorofil to taka podstawa w ciągu dnia. Super, super. No i ogólnie dla dzieci. Syrop dla dzieci na odporność i boleryzy, nie? Te to robią robotę. Przy jakimś większym wirusie oj, czy tak, infekcji, oj, tak. Boleryz, dziecko rano wstaje zdrowe. Także naprawdę te suplementy robią robotę taką, że wszystkie antybiotyki, tak jak zaczęliśmy stosować właśnie duo, no to jak przychodziły paczki, no to żona po kolei śmietnik i wszystko z apteczki do śmietnika, do śmietnika, do śmietnika. I teraz wszystko tylko naturalne zostało. Niesamowite, niesamowite. Słuchajcie, historii cała masa. Dzięki tak. Ci wielki, Adrian. Rób dalej robotę i pamiętaj, my blood, kieliszeczek my dziennie, blood. Żeby wszystko chodziło dokładnie. Jak należy. Tak jest. Dzięki wielkie. Widzę, że jeszcze Wira z Piczonek chce się do nas tu dołączyć. No to tak szybciutko, tak szybciutko. Włącz mikrofon, żeby cię było słychać. Wszystkim witania. Bardzo szybciutko, bo bardzo ja małe kroczkami idę i bardzo krótko jestem w Dualife. Ale wzięła na początku naprawdę cztery produkty.
a nie przedstawiłeś. Jestem Ajurweda. Robię diagnostyki i szukam naturalne produkty podobne do ajurwedyjskich. Tak. I bardzo, bardzo zaciekawiona tymi produktami, zaczęła sama brać. I powiem tak, 4 produkty i rewelacja, 2 tygodnie. Ja czuję, nie ma tej ustalości, zmęczoności wieczorem. 2 tygodnie. Ludzie, 2 tygodnie. I to jest rewelacyjne produkty. Cieszę się, że ja tutaj. Pięknie. No to dopiero jest informacja, zobaczcie, 2 tygodnie, dziewczyna świeżutka, doświadcza sama. To jest niesamowita historia dla tych, którzy mówią, a może tak podstawili. No proszę bardzo, znajdziecie tych wszystkich ludzi na Facebooku, znajdziecie na innych mediach społecznościowych, zapytajcie, porozmawiajcie bezpośrednio. Zawsze w takiej rozmowie można zadać różne podchwytliwe pytania, krzyżowe pytania i od razu będziecie wiedzieć, czy ktoś kręci, czy mówi prawdę, więc zapraszam do tego, potwierdźcie to sobie. Kochani, ja dziękuję Wam bardzo. Dzisiaj mocno wyczerpujący temat. Historii cała masa, nawet ich nie zliczyłem. Gigantyczne rezultaty i ogromna radość w serduchu, że tym, czym się dzielimy, co widzimy sami, co doświadczamy z produktami, jest niesamowite. Ja już nie będę mówił o swojej historii, bo ją znacie, ja setki razy o tym powtarzałem, więc już nie będę powtarzał. Dzięki za tak obszerny dzisiaj materiał i używajcie tego nagrania koniecznie do tego, żeby przekazać innym informacje, jakie niesamowite rzeczy produkty robią. Ja Wam serdecznie wszystkim dziękuję, dobrej nocki Wam życzę i ogromnie jestem wdzięczny za tą otwartość dzielenia się Waszymi historiami i tym, jaki produkt dla Was jest tym must have, tym najlepszym produktem, bo widzę, że u wielu było wiele produktów, ale u niektórych jest taki top of the top. No to jest w ogóle petarda. Dzięki Wam dzisiaj wielkie za to spotkanie, za uczestnictwo, za chęć podzielenia się. Dobrej nocy Wam życzę i zdrowia dużo z naszymi produktami. Dzięki wielkie. Również dobrej nocy. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Dobranoc.